Najnowsze produkcje gier czekają tuż za rogiem. Marzec kontynuuje pasę świetnych produkcji do grania. Fani horrorów, przygodówek czy gier z otwartym światem znajdą coś dla siebie. Jesteś ciekawy, w co będzie można zagrać? Zapraszam na najlepsze premiery marca. Już na początku miesiąca pojawi się długo wyczekiwana kontynuacja. Mowa o trzeciej części popularnej serii horrorów. The Outlast Trials zabierze nas w klimat zimnej wojny, podczas której zła korporacja pracuje nad eksperymentami umysłu. Jako gracz wcielimy się w postać więźnia, którego zadaniem będzie ucieczka z placówki. Nowością ma być możliwość stworzenia własnego bohatera. Zagramy samodzielnie lub w trybie kooperacji do 4 graczy. Branża gier lubi odkurzanie starych serii. Skoro remake'i innych gier tak się sprzedają, to czemu nie wypuścić kolejnych gier? Alone in the Dark to pradziadek gier skupiających się na przetrwaniu z możliwością straszenia graczy. W resecie serii będziemy mogli zwiedzić okazały dwór, pełny korytarzy, sal oraz zobaczymy wiele przerażających stworów. Horror pochwalić się może bardzo dobrą oprawą graficzną. Mogłoby się wydawać, że uniwersum Super Mario jest bardzo nudne. Cały czas powstają gry z popularnym hydraulikiem oraz okazjonalnie z innymi bohaterami. Swoją pełnoprawną grę otrzyma pewna znana księżniczka. Princess Peach Showtime to poboczna odsłona serii Mario. Tytuł przypomina bardziej grę przygodową niż platformową. Poziomy są pełne przeciwników oraz niekiedy trzeba ruszyć szarymi komórkami. Już od wielu lat standardem stało się wydawanie kontynuacji. Kolejne części, nowe odsłony popularnego cyklu są stale wydawane. Brakuje dużych nowych marek, które przyciągną graczy do czegoś nowego. Rise of the Ronin to gra z otwartym światem z elementami RPG. Akcja tytułu rozgrywa się w czasach, w których Japonia zmienia się w nowoczesne państwo. Głównym bohaterem będzie tytułowy Ronin. Jako gracz będziemy mogli pokierować losami wojownika i wybrać jedną z kilku ścieżek. Nie zabraknie efektownych starć z przeciwnikami. W dalszym ciągu seria South Park to popularna animacja dla dorosłych. Po kilku ciepło przyjętych grach z tego uniwersum, czas na następną. South Park Snow Day to kooperacyjna gra akcji, w której bohaterowie serialu muszą przebić się przez zasypane miasto. Po drodze czeka ich wiele starć z wrogami, a wszystko ma na celu uratowanie świata. Gra rozwija skrzydła w trybie współpracy, ale jest możliwość zagrania samemu. Tak prezentuje się nasza lista premier. Napisz w komentarzu, na którą grę najbardziej czekasz i dlaczego. Zapraszam do sprawdzenia naszej strony internetowej oraz kont społecznościowych. Do zobaczenia w kolejnym materiale.